Siemaneczko, w 189 części Let's Play Gothic 3 zaczynamy odcinek nie od Vanguardu, a od w zasadzie klasztoru magów ognia. No bo pora się chyba ostatecznie określić, po której stronie chcemy być, żeby pchnąć to wszystko dalej do przodu tak naprawdę. To będzie miało konsekwencje i to dość poważne. Dla niektórych to będą bardzo śmiertelne konsekwencje. No ale dobra, no... nie mam żadnej ważnej rzeczy do robienia do tej pory, do tego momentu, bo wszystko już porobiłem z takich ważnych. Tylko jakieś pierdoły mi zostały, nie? Albo odbijanie Warantu, albo Myrtany, albo Sramto. W Vanguardzie wszystko się zatrzymało, nie ma dalej tych bandytów. Piraci nie mają questów. Dobra, no, tylko to jest sensowne, żeby to pchnąć dalej po prostu, nie? Dobra. Dobra, jesteśmy. Okej, zróbmy to. Powiedziało się A, no to trzeba powiedzieć B. A tak do Z. Inosie, chcę dla ciebie walczyć. Poznaj moją boską wolę. Czas położyć kres chaosowi i odnowić ten świat. Jam jest ogień życia. Lud Myrtany wciąż pragnie wolności. Zanieśli. Zakończysz rządy orków i wyzwolisz całą krainę z rąk okupanta. Sługa Beliara musi upaść. Aby ogień porządku mógł świecić jasno, zabij przywódcę moich wrogów. Zabij Zubena. Nadszedł czas, by zadecydować, jaką moc chcesz posiadać. O, no i to jest fajny motyw. Szata i ognisty miecz. Proszę. Oczywiście, myślę, że siła. Dobra, co tu... O kurwa. Holy shit. Dobra, może Miltenowi pomożemy w pierwszej kolejności. Wtedy Milten pomoże nam. Dobra, oj, shit. Ej, szkoda, że nie wyciągnąłem sobie tych większych potek. Nie jest lekko. Fajnie, że taki buścik do siły dostaliśmy. Dostaliśmy też ognisty miecz. Całe szczęście, że nie wziąłem go sobie, wiecie, tylko ten pancerz Paladyna sobie wtedy wybrałem. No nie pierdol, że on się kurwa leczy. Czy ta... Tak to byłby problem, nie? Trzeba by ich wyciągać. O dwóch to jednak stanowczo za dużo. Z jednym to jeszcze można się poganiać, nie? Właśnie to sam się prosiłeś. Spora dawka expa. Oczywiście nic z nich nie mamy, a szkoda. Dlaczego ja nie mam ustawionych tych... Aha, za dużo to ich nie mam, kurde. Ale w trudnych sytuacjach ratują dupę. Dobra, mamy nowe zadania. Oswobodź Myrtanę i zabij Zubena. Okej. Na razie do Zubena nie chcemy iść, bo w zasadzie to będzie się łączyło z tym, że musimy całe Isztar oswobodzić, bo każdy się rzuci w mieście. Co ciekawe, jak ubijemy Zubena, ale spieprzymy z Isztar i nie odbijemy całego Isztar, to nikt w innych miastach nie będzie miał pretensji. W sensie będą dalej na zielono. Teraz też są orkowie na zielono i asasyni, także to jeszcze nie jest przypał, że się określiliśmy. Ale tak, Zuben nas nie lubi, zagada do nas. Robar też do nas zagada, ale on nas bardzo polubi. Natomiast Naxardas, delikatnie mówiąc, nie będzie zadowolony, trzeba będzie też pójść do niego. Znaczy trzeba. Ta rozmowa z Xardasem to się bardzo źle skończy dla niego, tak powiem. Aj, mówiłem, że będą konsekwencje śmiertelnie poważne, no i są. Dobra, ten sobie bierzemy pod jedynkę, fajnie wygląda. No i więc zdecydowanie więcej z niego wyciśniemy. No, jak go sobie jeszcze naostrzymy, to będzie ciekawy, fajny temacik, no. Dobra, nie ma błogosławieństwa, ale kij w to. To też wyciągnij. Dobra. Dobrze, że wziąłem ten pancerz. A propos pancerza. Szatę dostaliśmy. No jest, kurde, fajna, no.
dotknięta przez Innosa i jego boskie moce, tylko no nie, kompletnie nie dla nas. No, dobra, mamy w Lui siły, a propos siły, nie potrzebujemy już tego, tylko możemy sobie zdolności łowieckie, tylko brakuje nam 4 punktów, kuźwa. Tak naprawdę do zdolności łowieckich, no. No już więcej nie wycisnę, kuźwa, szkoda. Kurde. A nie, co jest, kurwa, amulet złodzieja? A nie, dobra, zdolności, pomyliło mi się, Jezus, dobra, złodziejskie. Plus 25. To nie. Kurde, 4 punktów do tego lepszego łuku, ale no nie wycisnę nic więcej. No nie ma opcji. Dobra. Zubena na pewno sobie definitywnie na razie odpuszczamy. No niestety Cliff w Redok dalej tarczy nam nie naprawi. Milton nic nie chce zagadać na temat nie. Wyjdźmy tutaj na zewnątrz, może ktoś będzie czekał jeszcze. Nie wiem, czy iść do Xardasa, kurde. To też nie będzie łatwa walka, w ogóle nie wiem, czy... Nie wiem, może jakoś dałbym mu radę. Ciężka sprawa. Pogadamy później. Nikt tutaj z magów do nas nie będzie miał... Zostaw mnie w spokoju. ...wątów, ani nic do pogadania. To jest dziwne, nie? Dobra, nie chcę się nauczyć niczego. Nie. Chyba, że jeszcze do tego... pójdziemy, co tam z tyłu przysiaduje. Musimy koniecznie sobie naostrzyć ten miecz. Najchętniej to chyba bym poleciał do Vanguardu tak naprawdę, bo tam się teraz to wszystko powinno ruszyć. Wiem na pewno, że no, Robar zagada, ciekawe jak reszta. Dobra, to jest taki plan, że lecimy do Vanguardu. Tylko, że tak, muszę się tepnąć no do świątyni, nie? Dobra. Takie zawsze złote? Znaczy nie, może tak w tym odcieniu wygląda. W blasku Innosa, że Li ma złote portki. Coś się działo pod moją nieobecność? Fajnie, że ma nowy tekst. Dobrze, że przyszedłeś. Król zaczął coś podejrzewać. Musimy się dowiedzieć, o czym wie Robar, ale póki co nie mogę nadstawiać karku, wychodząc ze świątyni. Daj mi znać, jak się dowiesz czegoś ważnego. Oho. To się temat troszeczkę spieprzył, mleko się rozlało. Ciekawe, czy bandyci się pojawili, kurwa. Szubrawcy. Dobra. To zrobimy tam przy królu. Tak się może na szybko przebiegniemy. Może łuk sobie wyciągniemy. Brakuje 4 punktów, kurwa, zdolności. A ile mamy punktów nauki? O Jezu, ale wiem, że tu 20 jest wymagane. Nie wiem, czy ja chcę wydawać pod te zdolności łowieckie. Kurwa. Ale z kolei, jak będę chciał mieć potężniejszą broń, a jeśli chcę się nauczyć tego ciężkiego orężu trzeciej kategorii, no to... Będę potrzebował też w Lui siły tak naprawdę. I koło się zamyka, nie? No bo co tutaj mamy? Ten szpon to mnie nie interesuje. No to jest... Chociaż tutaj już mamy też kozackie obrażenia. Nie powiedziałbym. To nie robi na mnie jakiegoś wrażenia. Wielki inkwizytor. Ale kurwa... Nie, to jest poza naszym zasięgiem. Ale gniew berserkera... Już dużo nam siły nie brakuje, z amuletów byśmy byli w stanie go nosić, nie? Tylko, że no tu z kolei zdolność człowiecka, kuźwa. Chciałbym na koniec trochę tym toporkiem posiekać. Topór berserkera też brzmi ciekawie. Ale na razie tym ognistym mieczem się musimy nacieszyć, no. Dobra, i co? Okaże się, że nie ma tutaj żadnych tych szubrawców. No właśnie, kurwa. Nie wiem, co jest grane z nimi, nie mam pojęcia. Ale chodźmy do króla, no ewidentnie ich tutaj nie ma. A powinni być, znaczy powinni, no wiesz... No cholera, może gdzieś są, tylko ja jeszcze ich nie mogę znaleźć, też istnieje takie ryzyko. Dobra, rycerze, coś tu się innego zmieniło. Czego chcesz? Lares przesiaduje teraz z tej strony, widzę.
Nie, tutaj Lars jest spokojny. Nie wierzę w ani jedno. Trochę przysłania nam ten miecz przodków, nie? Ten ognisty, ale dobra, powiedzmy. Sobie jakoś poradzimy. Muszę wam powiedzieć coś niesłychanego i nieprawdopodobnego. Nie ma nigdzie w Vanguardzie żadnej pieprzonej osełki. Dobra, cofam to co powiedziałem, ale kurwa w takim miejscu, dlaczego to nie jest przy kowalu? Albo tam przy tym domku, gdzie kowal stacjonował, tam gdzie orkowie kiedyś byli. Ja pierdzielę. Nic nie da. O kurwa, pierdzielisz. Nie w ten sposób. Nie, to szkoda. Aj. No ten miecz jest troszkę, znaczy tu mamy obrażenia ogniste, to jest... lepszy mimo wszystko, ale szkoda. Nic nie da. Nie w ten sposób. Kurde, szkoda. Tyle było szukania, żeby coś takiego usłyszeć. O Jezus. Dobra, zobaczmy co tam u Robara się dzieje. Z czym ma problem. Stary wyga. Wkroczyłeś do klasztoru jako sługa Inosa. I powracasz jako jego wybraniec. Twój los się dokonał. Teraz spełnij wolę Inosa. Dobra. Nic nie możemy mu oddać, żadnej broni ani tarczy. A coś pisaliście o tym, ale nie. Może nas nauczyć walczyć za to. Możemy z nim w ogóle pogadać. Pokaż mi jak się leczyć. O Jezus, 30 punktów. Jak zabić orka, 15. W stylu Palladyna? Co to znaczy w stylu Palladyna? Bohater zadaje dodatkowe obrażenia stworzeniom Beliara. Nie no, nie za 15 punktów. Absolutnie. No, punkty muszę oszczędzać. Nie, nie, odpada. Dobra. Coś cię martwi? Spiskują przeciwko mnie. Jestem tego pewien, że zdrajcą jest ktoś z moich przybocznych. Doprawdy, kto mógłby nie uważać twoich rządów za słuszne? Nie wszystkie moje czyny były bezbłędne, ale zrobiłem wiele dla dobra Myrtany. To paskudne robactwo nie wie jak i na jaką skalę jest mój plan. Oni chcą się mnie pozbyć. Oni? Jacy oni? Nie znam ich imion. Wielu ludzi dotkliwie ucierpiało i postradało zmysły. Ich gniew jest ogromny i łatwy do przekierowania. Cobrian szuka podejrzanych, ale nawet jemu nie mogę do końca ufać. Chcę, abyś to ty przeprowadził dochodzenie. Popytaj mieszkańców, czy widzieli coś podejrzanego. Poszukaj poszlak i wyeliminuj zagrożenie. Zrób to w imię Innosa, jego wierny sługo. No spokojnie, spokojnie. Zrobimy to z Innosem, ale myślę, że już ciebie nie będzie na tym świecie. Bo oczywiście... Nauczysz mnie walki. Kurwa, oczywiście... oczywiście Team Lee, to nawet nie ulega wątpliwości. Nie masz tych większych potek. Chodźmy do tego maga na górze. Zobaczymy, co tam u niego słychać. Czy nam powie coś ciekawego? No nie, kompletnie nie. Wezmę te trzy potki, bo posprzedawałem składniki. Dobra, już niech zapłacimy złotem, niech będzie. Czy składniki nie możemy gotować, nie? Coś tam może bym upitrasił. Muszę w sumie zobaczyć, co mógłbym upitrasić. Nie ma co panikować. Jaką mamy godzinkę? O Jezus. A, południe, dobra. Chodźmy pogadać, co tutaj się dzieje. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Kupiec. Ej, ty, czego chcesz? Po prostu przechodziłem obok. Lepiej już sobie idź. Ty ma swoje problemy na jeśli on tak będzie cały czas, spiętego. Nigdy do niczego nie dojdziemy. Skądże, panie rycerzyku? Moja żona jest śmiertelnie chora. Nie przejmuj się nami. Jesteśmy tylko małymi ludźmi z małymi problemami. Dziwny z ciebie facet. Żartujesz sobie? Pokaż mi. Bardzo dziwny. Ja nie pomagałem tej jego żonie? Miło się pomagałem. Jestem ciekaw, co ma w kieszeni. Zaraz się o tym przekonamy. Może lepiej zwalaj tego na innym. Kurwa, marchewkę miał. Dobra, to jest zwykły kupiec, dobra, to nie ma co gadać. Może kowal coś nam powie? Działo się coś niepokojącego w ostatnim czasie? Oprócz typowego narzekania, że nie starczy nam jedzenia i wszyscy tutaj umrzemy, to raczej nie.
Nie wyglądasz, jakbyś się tym przejmował. Już się z tym pogodziłem, a wy rycerze dalej machacie sobie tymi mieczami w imię króla. Ja tu tylko ciągle uderzam tym młotem i wykuwam miecze. W razie czego ty przeżyjesz, a my umrzemy. Jaki już nasz los? A czy mogę z tym coś zrobić? Jasne, że nie. Idź z tym do Beliara. Okej. Okay. Raczej zwolennikiem króla to on nie jest. Ciekawi mnie jeszcze ten pancerz ceremonialny. Polski język, trudny język. Jak wygląda, ale no nie będę płacił takiej kapuchy. To jest masakra. Ale ja kupowałem tarczę paladyna, no bo może coś z tą moją było nie tak i dlatego Cliff nie chciał tego naprawić, ale nie. Dobra, chodźmy pogadać z tym dowódcą. On może mieć sporo do powiedzenia. Ma być, tak będzie. I teoretycznie Lee mówił, że on może być w porządku, zobaczymy. Dziwny ma z daleka, dziwny ma wyraz twarzy. Czy prowadzi śledztwo w sprawie spisku? Bądź ciszej, to tajna misja, więc Robar podzielił się z tobą swoimi lękami. Nie wyglądasz, jakbyś brał to wszystko na poważnie. Królowie byli obalani od wieków. Robar już na tym punkcie przewrażliwiony. I każdą nietypową rzecz traktuje jako spisek. A kto wtedy wkracza do akcji? Odważny Cobrian. Rzecz jasna, czy Cobrian, mniejsza. Tak, oto jestem w mieście i szukam wielu plotek sporów. Nie wyglądasz, jakbyś szukał poszlak. A co mam zrobić? Łazić w tej i we w te? Znam każdego, kto mógłby możliwości podjąć się napaści na króla. Widuję ich codziennie w sali królewskiej. Okej. W sumie nie wie, że jest Lee, więc wiecie. W takim razie po prostu ich aresztuj. Oszczędzisz sobie w ten sposób bezsensownej bieganiny. Ty chyba nic z tego nie rozumiesz, czyż nie? Nie wymądrzaj się, to ja tutaj wydaję rozkazy. Zresztą wpadłem już na jakiś trop. Van Dorn zachowuje się ostatnio bardzo podejrzanie. Rzuć na niego okiem. Okej? Okay? Van Dorn, spiskowiec? Chyba sobie ze mnie żartujesz. Dlaczego niby miałbym być zdrajcą? Po prostu był w niewłaściwym miejscu, o niewłaściwej porze i przez przypadek usłyszał to, czego nie powinien. O, zaktualizowane zadanie. To jest ten kupiec oczywiście, nie? Zmartwienie. Dobra. No to zaraz go przesłuchamy. Jestem ciekaw też... no właśnie, zauważyłeś ostatnio coś podejrzanego? Coś podejrzanego? Nie, ale za to kręci się tutaj wielu podejrzanych typów. Na przykład ten Larys. Przyszedł do mnie, abym przekazał w jego imieniu pewien list. Zapłaciłem mu ustalone 50 sztuk złota, a on się zmył wraz z moim srebrnym talerzem. Ja go ugościłem, a on mnie okradł, ale to nieistotne, bo spaliłem jego list. Niech szuka sobie teraz innego kuriera. Co to był za list? Był skierowany do do dowódcy. Często dostarczam takie wiadomości. Te pasożyty ciągle czegoś potrzebują, jak nie jedzenia, to dostępu do zamku. Nie obchodzą mnie szlachcice, bo mają lepsze rzeczy do roboty. Jedyne, co ci biedacy mogą dostać od kapitana, to kopa w dupę. Kapitan, dobra. Ale każda przekazana przeze mnie wiadomość ma znaczenie, więc nie jestem na zamku popychadłem. Uważaj na siebie. Okej. Okay. Czyli nici. Cóż, tego wszystkiego. No to... Chyba wiem, do czego to wszystko zmierza. To świetnie, przyjacielu. Larysie, stąpasz po cienkim lodzie. Robert dowiedział się o twoim spisku. Jakim spisku? Chodzi ci o tą krótką kłótnię z Lee? Przecież od dawna jestem zapędzony w kozi róg. Zamek jest pełen plotek o zamachu na króla. Tylko tego brakowało. Od dłuższego czasu nie mam z tym nic wspólnego. To byłby dość dziwny zbieg okoliczności, gdyby ktoś jednocześnie z nami chciał dokonać zemsty lub obalić króla. W każdym razie upewnij się, że nikt nie wie o pobycie Lee w Vanguardzie. Wiem, że sobie z tym poradzisz. Pewnie, że sobie z tym poradzę. Co mam sobie z tym nie poradzić? Sprawa się komplikuje, ale wreszcie coś się dzieje tutaj. Wreszcie coś się dzieje. Szkoda, że jeszcze z tymi nie mogę pogadać. Dobra, z nimi to nawet nie ma o czym. Chodźmy do tego sklepikarza, zobaczymy, jak się będzie pocił, jak się będzie tłumaczył. Zobaczymy, jestem bardzo ciekaw jego reakcji.
Powiedz mi, co wiesz o spisku? Nic nie wiem o przysięgam, czyli nie wiedziałeś tu żadnych spiskowców? Nie, nie widziałem nikogo z nich. W takim razie skąd w ogóle wiesz o spisku? No dalej, wykrztuś coś z siebie. Nie mam zamiaru pogrywać w twoje gierki, chciałbym jeszcze chwilę pożyć. Mogę ci pomóc. Wszystko się skończy. Dobra, mogę ci pomóc. Niby jak, będziesz dokarmiał moją żonę, jak już ją zabiją? Niektóre rzeczy dlaczego? Nigdy się nie, mogę zapewnić wam jedzenie. A jeśli umrzesz w bohaterski sposób, to nigdy jej niczego nie zabraknie. Niech będzie, zgadzam się, ale najpierw załatw mi trochę prowiantu w ramach zaliczki. Niech to będzie 10 bochenków chleba, 5 kawałków surowego mięsa, tuzin marchewek i jajek oraz 5 z banków mleka. Niektóre rzeczy nie. Dobra, całe szczęście mam to tutaj. Trzymaj. Teraz jestem gotowy wypełnić moją część umowy. To ta sama stara śpiewka. A teraz powiedz mi wszystko, co usłyszałeś. Kilka dni temu przyszedłem nad rzeką po wodę i wpadłem na dwóch rybaków. To znaczy, wydawało mi się, że byli rybakami, bo było czuć od nich woń alkoholu. Szeptali coś między sobą, musieli o czymś spiskować. Nazwali naszego króla tłustą świnią. Jeden z nich mówił coś o zabijaniu, o okradaniu. Wspomnieli też chyba o piwnicy z winami, ale nie jestem pewien, bo wtedy mnie zauważyli. Wiem, człowieku, wiem. Okej. Ojcu, i tak cię do tego zmuszą. Krzyknęli, że zabiją, jeśli powiem coś komuś. Mówili, że należą do tajnego stowarzyszenia. Byłem tak przerażony, że aż za nie mówiłem, a oni uciekli, gdzie pieprz rośnie. I niby oni cię tak wystraszyli. Ale nadal mi się to nie podoba. Oni bali się ciebie bardziej niż ty ich. Sekretne stowarzyszenie, dobry żart. I akurat przypadkiem o tym usłyszałeś. Okej. Cóż, mamy już pewne jakieś informacje, zobaczymy. Co dalej z tym zrobimy? Ciebie to nie obchodzi. Ale nadal mi się to nie podoba. Tak, trzeba o tym powiedzieć, że to jest fałszywy ślad. Nie ma sensu brnąć dalej w tą uliczkę. Vandorum opowiedział mi same głupoty, on nie ma z tym nic wspólnego. No cóż, fałszywy alarm, bywa i tak, ale złapałem większą rybę. Nie wydaje ci się dziwne, że to Markus nie wrócił do bezpiecznego zamku, tylko osiadł w świątyni? Przyprowadź go tutaj i przekaż, że ma się u mnie zjawić i zdać raport. Przy okazji sprawdź, czy nikogo tam nie ukrywa. No tak, w sumie no to była kwestia czasu, się domyśli. Ale nic, dobra, to na dzisiaj tyle w tym odcinku, także zobaczymy, jak to się rozwikła. Trzymajcie się i na razie.